Pryzmat. Radio Pryzmat. Buch Travel. W środę od 18. Witajcie, drodzy słuchacze. To jest Radio Pryzmat Buch Travel. Dzisiejszy temat będzie bardzo gorący, bo jest nim Sewilla, czyli jedno z najcieplejszych miast w Europie. Latem temperatura dochodzi nawet do 40 stopni. Słynie m.in. z flamenco. Jest to też stolica tapasu. Białe miasteczka, słynny Alcazar, arabska architektura. Właśnie o tym dziś będziemy mówić, a naszym gościem jest przewodniczka po Sewilli, Ania. Miło mi Cię dzisiaj właśnie gościć. Cześć. Cześć, witajcie bardzo serdecznie, dobry wieczór ze słonecznej zazwyczaj Andaluzji. Dzisiaj może troszeczkę mniej, dzisiaj mamy opady deszczu, ale faktycznie Sewilla jest jednym z najgorętszych miast w całej Europie, także pozdrawiam z samego południa. Ja nazywam się oczywiście Julia Kasperkiewicz i zaczynamy nasz podróżniczy program. Dlaczego akurat wybrałaś Sewillę jako miejsce swojego zamieszkania? Co takiego sprawiło, że ją pokochałaś? Sewilla troszeczkę może mnie wybrała, czy przypadek mnie wybrał. Ja się przeprowadziłam do stolicy Andaluzji, do Sewilli w 2007 roku, bo dwa lata wcześniej poznałam w dosyć przypadkowych okolicznościach pewnego Sewilczyka. Poznaliśmy się w Bydgoszczy, bo ja pochodzę z Bydgoszczy i muszę przyznać się, że w tamtych czasach jeszcze nie wiedziałam specjalnie zbyt wiele na temat tego miasta. Natomiast ponieważ ten człowiek wydał mi się bardzo interesujący, pomyślałam, że jego miasto będzie ciekawe. Im więcej czytałam, im więcej poznawałam to miasto, tym bardziej mi się podobało i kiedy ostatecznie poleciałam do Andaluzji po raz pierwszy, to było lato 2007, to było właśnie te 40 stopni, więc 40 parę stopni, więc okoliczności może mało sprzyjające, ale jednak wtedy poczułam już w tym 2007 roku, że to jest miejsce, które być może chciałabym, żeby było moim nowym domem. Także zaczęło się troszkę w sposób nieplanowany, ale w jak najbardziej planowany, w jak najbardziej świadomy sposób postanowiłam zostać. No i tak już w marcu 2023 roku minie mi 16 lat. I co takiego najbardziej kochasz w tym mieście? Co jest dla Ciebie takie najlepsze? Jeśli mówimy o takich stricte atrakcjach Sewilli, no po pierwsze zabytki. Niesamowite zabytki, które pamiętają czasy mauretańskie, bo to też jest, myślę, że jedna z tych rzeczy, która jest najciekawsza w południowej Hiszpanii. To jest to, jak architektura chrześcijańska gdzieś tam łączy się z architekturą muzułmańską. Tak? Pamiętajmy, że muzułmanie w średniowieczu spędzili w tych rejonach od 500 do prawie 800 lat, także pozostawili po sobie przepiękne rzeczy, chociażby no, symbolem Sewilli jest wieża Giralda, to jest dawny minaret, przepiękna koronkowa robota. Do tego jeszcze mamy, który wspomniałaś wcześniej, Alcazar, to jest pałac muzułmański, później już z ornamentami, dodatkami chrześcijańskimi, ale w stylu właśnie takim troszkę z Tysiąca Jednej Nocy. Aż trzy zabytki z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO mamy w Sewilli. Do tego mamy przepiękną, dawną dzielnicę żydowską, średniowieczną dzielnicę, wąskie uliczki, taki labirynt wąskich uliczek, placyki kolorowe od ceramiki azulejos, kolorowe od drzewek pomarańczy, bo też na Sewille mówi się miasto pomarańczy. 45 tysięcy drzew rośnie w całym mieście. Zresztą w ogóle, mimo że Sewilla jest miastem bardzo gorącym, to jest to też miasto bardzo zielone, także lubię po prostu spacerować po mieście i zachęcam, żeby, często mówię, że nawet samą przyjemnością sobie jest gubienie się po mieście, spacerowanie po zabytkach, chodzenie po małych, wąskich uliczkach, do tego degustowanie naszej tutejszej lokalnej gastronomii, też wspomniałaś o tapas. W samej Sewilli szacuje się, że mniej więcej jakieś 4500 barów tapas i restauracji, także do wyboru, do koloru.
Poza tym wspomniane też flamenco, to jest stolica flamenco, fantastyczne kluby, w których można zagłębić się w lokalny folklor południowej Hiszpanii. Także w takim dużym skrócie tego powodu przynajmniej warto do Sewilli zajrzeć. Jak wygląda Twoja praca jako przewodnik po Andaluzji? Jakie są Twoje zadania i po jakich miastach Andaluzji oprowadzasz turystów? Ja się czuję taką troszeczkę ambasadorką tego rejonu, no zwłaszcza dla tych osób, które mówią w języku polskim, chociaż też oprowadzam w języku angielskim i hiszpańskim, więc chciałabym opowiedzieć o tym wszystkim i pokazać wszystko to, co mnie rozkochało w tym rejonie czy w mieście. Chciałabym opowiedzieć w takim przyspieszonym tempie te 15 lat, co takiego warto zobaczyć, gdzie warto zajrzeć, co warto spróbować. Oprócz tego, że oprowadzam po Sewilli, moim drugim ukochanym miastem jest Cadix na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Bardzo często też, chociażby jutro jadę z grupą do Rondy, która znajduje się w górach, przepięknie położona po dwóch stronach głębokiego wąwozu. Często też robię tematyczne wycieczki z turystami, robimy bardzo często gastronomiczne wycieczki szlakiem lokalnych win, czy to win Sherry, czy w okolicach Rondy mamy też fantastycznych producentów czerwonych win. Robimy chociażby też i nawet i pikniki gastronomiczne, takie gourmet gastronomiczne na plażach atlantyckich głównie. Także kultura i gastronomia to są takie moje dwie specjalności, więc opowiadam, a przy okazji jemy, pijemy i cieszymy się lokalnym klimatem. To teraz przejdźmy do kuchni. Każdy kraj właśnie możemy poznać za pomocą smaków i jakie są te specjały kulinarne Andaluzji? Tutaj znów tak naprawdę będzie zależało bardzo wiele, o jakiej części Andaluzji mówimy, bo Andaluzja jest drugim największym regionem całej Hiszpanii. Moglibyśmy, ja troszkę naciągnę, leciutko naciągając, możemy powiedzieć, że Andaluzja jest prawie tak duża jak cała Portugalia, także to jest bardzo duży region, więc przede wszystkim na wybrzeżu będą królowały owoce morza, będą królowały wszelkiej maści ryby. Tutaj w interiorze, gdzie ja mieszkam, no to są różne mięsiwa, chociażby tutaj tak zwana świnka iberyjska, czarne małe świnki, które zajadają się żołędziami, no to produkty z nich robione są tutaj niezwykle popularne, czy polędwiczki podawane chociażby w sosie z whisky, to jest specjalność kuchni sewilskiej. Natomiast no, niewątpliwie królują wszędzie w Andaluzji chłodniki. Chłodnik gazpacho pewnie większości słuchaczom będzie znany, jest to chłodnik pomidorowy, pomidorowo-czosnkowo-oliwny. Natomiast mamy jeszcze dwa takie bardzo słynne chłodniki znane w całej Andaluzji, to jest tak zwane ajo blanco, czyli białe gazpacho często, migdałowo-czosnkowy chłodnik. I mamy jeszcze salmorejo, to jest taki trochę kuzyn gazpacho, to jest bardziej kremowa wersja gazpacho, ma troszkę więcej chlebka gdzieś tam zmiksowane, także to jest ta nasza, powiedzmy, święta trójca. Natomiast w zasadzie wszędzie no to mamy fantastyczne krewetki, kalmary, czy zmarzone, czy grillowane. No też na pewno świeże owoce, warzywa, no i fantastyczne owoce, pomidory, na przykład pomarańcze tutaj w okolicach Sewilli są jednymi z najsłynniejszych w całej Hiszpanii, nie tylko te gorzkie, słodkie również. A czym są te słynne tapasy? Tapas, wbrew temu co bardzo wiele osób myśli, to nie jest wcale jakieś konkretne danie, tylko tapas odnosi się do rozmiaru, do porcji. Więc de facto tapas może być, nie wiem, nawet i nasz bigos, czy nasza, nie wiem, grochówka. To jest po prostu niewielka porcja dania i bym powiedziała bardziej, że tapas to jest styl życia Hiszpanów. Styl życia polegający na tym, że po pierwsze Hiszpanie bardzo lubią chodzić do barów, do restauracji, ale jak do nich chodzą i gdzieś po kilka osób się tam spotyka przy stole, to lubią zamawiać te porcje tapas i to właśnie może być jakiś chłodnik, czy danie warzywne, czy danie mięsne, obojętnie. I te małe talerzyki wszystkie kładą na środek stołu, to nie jest tak, że ja biorę jeden talerz dla mnie, tak jak my lubimy często w Polsce, moje mięsko, suróweczka i ziemniaki i z nikim się nie dzielę. To jest bardziej, chodzi bardziej o koncepcję, żeby dzielić się tym, co mamy, więc małe porcjiki na środek i my się tutaj sobie skubniemy kawałeczek, tu dalej kawałeczek, także bardzo często, kiedy idziemy do jakiegoś baru tapas, czy po prostu do baru, do jakiejś tawerny,
Możemy zobaczyć na przykład danie, nie wiem, jakiegoś kalmara smażonego, możemy zobaczyć w trzech wersjach. W wersji tapas, czyli malutki talerzyk, w wersji media ration, to jest połowa talerza, i ration, czyli cały duży talerz. Także tapas to są po prostu małe talerzyki z lokalnymi przysmakami. Hiszpanie uwielbiają chodzić do restauracji, czy też właśnie pić kawę cortado. Jak oni właśnie celebrują to jedzenie? Niewątpliwie jedzenie jest jedną z tych rzeczy, która dla Hiszpanów jest najważniejsza. Że nie jedzą tylko dlatego, żeby się najeść, ale po prostu, żeby spędzić miło czas, jako jest to pretekst do bycia z innymi ludźmi. Natomiast tutaj myślę, że powiedziałabym tak, że to nie jest zawsze biesiadowanie i wydawanie bardzo dużej ilości pieniędzy, tylko regularne wychodzenie, czy chociażby na jeden napój i na właśnie jedną taką przekąseczkę, co nie musi oznaczać jakiegoś bardzo dużego wydatku. To może rzeczywiście dawać wrażenie, że jeżeli w Sewilli znajduje się ponad 4000 barów, tapas i restauracji, widzimy ciągle Hiszpanów siedzących przy jedzeniu i piciu, że oni pewnie nie wiadomo jak są bogaci, nie wiadomo ile pieniędzy mają i wydają na jedzenie, to jest troszeczkę może wyobrażenie nie do końca prawdziwe. No, po prostu oni przesiadują często bardzo długo gdzieś tam przy jednej przekąseczce, jedno piwko, drugie piwko. Robią może, mają mniejsze wydatki, ale bardziej regularnie. To jest ich styl życia, taki można powiedzieć. Tak, bardzo. Myślę, że to jest idealne określenie. Często nawet śmieję się troszkę i mówię, że Hiszpanie na południu żyją na ulicy. Nie w sensie dosłownym, tylko w sensie takim, że uwielbiamy spędzać czas na dworze, na tarasach, w barach, będąc z ludźmi. To jest taki akt społeczny, po prostu bycie z innymi ludźmi i przy okazji degustowanie różnych przysmaków. Styl życia, 100% zgadzam się. Zawsze fascynuje mnie ta pozytywna energia Hiszpanów. Skąd oni czerpią tyle radości? Zawsze są uśmiechnięci. Myślę, że bardzo wiele wynika to z pogody. Ja jestem chyba takim też dobrym przykładem. Często lubię mówić, że jestem emigrantką słoneczną, dlatego że teraz widzę po tych kilku dniach, kiedy u nas troszkę się zachmurzyło, troszkę popadało, i już widzę, że wśród moich znajomych i Hiszpanów i ja również, tak, już trochę nastroje nam opadają, już troszkę czujemy się bardziej markotni, także myślę, że to, że tutaj świeci słońce przez 320 dni w roku ma duże znaczenie i myślę, że ten dobry nastrój to jest coś zaraźliwego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W momencie, kiedy mamy większość osób uśmiechniętych i pozytywnych, to wyłamywanie się byciem takim jakimś smutasem to po prostu jest fajne, więc myślę, że my tak sobie tutaj nawzajem się zarażamy optymizmem i śródziemnomorską radością. To teraz przejdźmy do atrakcji Sewilli. Ma bardzo dużo zabytków UNESCO, między innymi właśnie Alcazar, czy też katedry, czy Park Marii Luizy, czy Plac Hiszpański. Mogłabyś właśnie opowiedzieć coś o tych zabytkach i co jeszcze warto zobaczyć? No na pewno najczęściej odwiedzanym zabytkiem Sewilli jest katedra. Katedra Najświętszej Maryi Panny, największa gotycka katedra na świecie, która nie tylko posiada jako wieżę dzwonniczą, ma dawny minaret, o którym wcześniej wspominałam, ale również bardzo wielu turystów odwiedza ten zabytek ze względu na to, że tam jest pochowany Krzysztof Kolumb. Drugim najczęściej odwiedzanym zabytkiem jest Pałac Alcazar. Niezwykły pałac, nie jeden z kolejnych hiszpańskich, bo jest to najstarszy pałac królewski w Europie, który praktycznie od 1000 lat po dzisiejszy dzień jest nadal oficjalną rezydencją króla. No, król Filip VI tam nie mieszka na co dzień, ale to jest jego oficjalna rezydencja.